Otwarta zaledwie kilka dni temu po koronawirusowej przerwie kryta pływalnia przy PO-wu póki co nie pęka w szwach. Basen, co oczywiste, funkcjonuje teraz w znacznie ostrzejszym reżimie sanitarnym. Dopuszczalna frekwencja to 4 osoby na jeden tor pływacki. Wymogi głównego inspektora sanitarnego są dość ostre, no i aby je spełnić, musieliśmy wprowadzić szereg ograniczeń. No nie chcę się tu rozwodzić nad nimi, natomiast ogólnie rzecz mówiąc, ograniczyliśmy znacznie ilość osób przebywających w obiekcie. Te wszelkie szczegóły, regulamin jakby cały, można znaleźć na naszych stronach, stronach WOSIR-u. Tam jest komunikat i każdy chętny sobie znajdzie te wytyczne i te wymagania. Zmieniliśmy również godziny korzystania z obiektu, gdyż teraz właśnie ze względu na bezpieczeństwa grupy korzystających z basenu muszą się mijać bezpiecznie, dlatego te godziny również zostały zmienione, te wszystkie informacje również są na naszej stronie. Gospodarz obiektu ma jednak nadzieję, że wkrótce pływalnie zacznie odwiedzać więcej osób. Do tej pory było możliwe jedynie korzystanie z basenu jako takiego, czyli z pływania. Mając już te kilka dni doświadczenia, widzimy, że możemy przystąpić do kolejnego kroku. No i postanowiliśmy od piątku 20 czerwca uruchomić również saunę. Co prawda na razie planujemy tą saunę uruchomić na 3 godziny dziennie. Za chwileczkę na naszej stronie pojawi się również ta informacja, także wszystkich chętnych, którzy do tej pory korzystali z tej sauny, zapraszamy serdecznie. Już od najbliższego piątku będzie z tej sauny również można skorzystać. Tymczasem za chwilę będziemy mieć lato. Normalnie o tej porze WOSIR odliczałby już dosłownie dni do otwarcia basenu otwartego przy Broniewskiego. W tym roku będzie jednak inaczej. Kąpielisko pod chmurką tego lata będzie zamknięte. Dlaczego? W momencie wybuchu pandemii było dużo niewiadomych. Nie wiedzieliśmy, jak to wszystko się potoczy, jakie będą warunki, kiedy to wszystko ruszy. Z uwagi na fakt, że my minimum 2 miesiące wcześniej musimy przygotować się do uruchomienia pływalni krytej, a nawet już w zasadzie w marcu zaczynamy tam pracę, podjęliśmy z panem burmistrzem decyzję o tym, że w tym roku nie przystępujemy do remontów na basenie odkrytym. No i w okresie spowodowanej pandemią przystąpiliśmy do remontu pływalni krytej, na której obecnie się znajdujemy. I to, co zawsze robiliśmy w wakacje, zrobiliśmy właśnie w czasie tej przerwy spowodowanej pandemią. Natomiast pływalnia kryta będzie czynna całe wakacje. A czy inne obiekty sportowe administrowane przez WOSIR też już są otwarte? Powiemy o tym zaraz po wydarzeniach w magazynie sportowym. Zapraszamy.